Adam Kownacki, 24 godziny po konferencji prasowej w gali 3 sierpnia. Ja tutaj jeszcze old school koszuleczka, ale wiem, że są nowe. O tym później. Przede wszystkim takie pytanie dotyczące Chrisa Aroli. Ty miałeś okazję poznać go wcześniej, bo ja pamiętam jakieś, nie wiem, chyba z rok temu gadaliśmy, że mówiłeś mi, że Areola to jest jeden z tych tematów, które chciałbyś widzieć w ringu. Widziałem go wtedy, jak była walka Ortiz z Wilderem. Też był na gali. Był w Bakie, jest taki klub na dole, co podaliśmy trochę. Kolega z nim akurat piwo wypił, więc spoko gościu. On lubi pić z polskimi kibicami piwo. No, z kolega akurat wypije. Ja nie piję za bardzo, rzadko akurat tej nocy nie piłem, więc... No, ale jak mówimy, tak, fajny gościu i myślę, że duże nazwisko, tak? Z każdym walczył i ma podobny styl do mojego. No stop, dajemy do przodu, lubimy się bić, więc się naprawdę fajna walka szykuje. No właśnie, z tego się z kolegami z PBC śmiałem, że te 12 rund to chyba 3 walki stoczycie, biorąc pod uwagę tego, czego się można spodziewać, ale żarty na bok, na konferencji prasowej wyszczuplony, co oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, jak będzie walczył, bo dla mnie on walczył najlepiej, jak był gruby, na przykład z Adamkiem czy z Kliczką. No ale to już jest inna sprawa. Wyszczuplony, zapowiadający, że nie wiem, guns blazing, ja tej walki nie przegram, jak przegram, kończę karierę. No nie wiem, twoje nastawienie takie mentalne, co widziałeś na tej konferencji prasowej? Że jest gotowy, tak, że chce walczyć, że to jest jego ostatnia szansa, tak, bo widać, że już jest w dobrej formie. Wiesz, na pewno, że robi 30-40 rund w worku, co jest naprawdę dużo. Ja robię z 20, więc robić podwójnie. Robi podwójnie, więc na pewno jest dobrze przygotowany, tak. Wiadomo, jest past prime, tak, najlepsza to ma na sobą, ale ostatnie dwie walki wygrał przed czasem i jedna był z leworęcznym przeciwnikiem, który miał chyba rekord 16-0. Więc jak mówił już, to jest na niego walka być albo nie być. Ze mną wygrywa, spina się do top 10 i staje znowu szansa mistrza całego świata i duże, walka, duże pieniądze. Więc naprawdę muszę się spodziewać dobrego Aroli, do tego trenuję, tak? Też zawijam ostro. I myślę, że to musimy naprawdę ciekawą walkę, tak? A Adam, jedna rzecz. No, część kibiców z jednej strony wie, że to będzie fajna walka, a z drugiej strony uważa, że to nie tylko kibiców, bo na pewno, nie, czy na pewno to nie wiem, bo nie wiem, czego czytasz. Część opinii, po co Adamowi ta walka, dlaczego nie wspina się w rankinga? No, ja nie chciałbym odpowiadać za ciebie. Dla mnie ty już wszystko zrobiłeś, co mogłeś, jeśli chodzi o to wspinanie się w rankingach. Zresztą, co są warte rankingi, to widać ostatnia walka Ruiza z Anthony Joshua. Natomiast... No... Albo walka, kurde, rankingi, walka Fury'ego z tym Schultzem, tak? Tak, tak, tak. No właśnie. Miał... Drugi WBO. Słusznie. A wygląda jak pierwszy był w ringu, więc no, rankingami, ale ja myślę po prostu z punktu widzenia kibica, Aroli jest naprawdę dużym nazwiskiem, tak? Każdy wie, kto jest i budzi emocje. Jak mówiliśmy przedtem, kurde, obaj idziemy do walki, będziemy walczyć z mojego końca, o ma duże serce do walki, ja mam duże serce do walki. Poza ringiem zachowujemy się, wiesz, z dużym szacunkiem do drugiej osoby. No ale w ringu, kurde, tego nie będzie. Myślę, że obaj będziemy chcieli wygrać i przed czasem, tak? No, ja ci powiem szczerze, jeszcze nie patrzyłem na notowania bookmacherów, ale nie wiem, czy tam. Ja podejrzewam, że jak będę chciał wygrać duże pieniądze, to obstawię walkę na punkty, bo nikt tego nie będzie w ogóle brał pod uwagę. Natomiast wspomniałeś o tej historii boksu. Pytanie, czy 9 lat temu oglądałeś... wujka Adamka z Areolem. Oglądałeś tę walkę? Pamiętasz, jak Tomek Ogólnie byłem dużym kibicem Areoli, bo jego walki zawsze były interesujące, zawsze chciał kogoś zagotować i lubiłem go oglądać, tak? A wiadomo, Adamek to jest, kurde, mój wujek, więc jego każdy oglądałem. Co?
Co ja tutaj dla ciebie mam, a pytania, bo takie różne od kibiców dostałem, więc przy okazji to wykorzystam. A twoja opinia na temat Black Cocktail lub przepraszam Jalela Millera, no bo widziałeś, no niespełna dwa miesiące temu galony różnego koksu. Ja wiem, że to jest twój przyjaciel, ale nie mogę nie zadać tego pytania. No, wydawałoby się, że człowiek powinien być jakoś tam, nie wiem, napiętnowany albo coś, a teraz zaproszony do Las Vegas, po barum, rozmowy z Frankiem Warrenem, może dobry przeciwnik dla Tysona Fury. Ty to skomentowałeś na Twitterze, wpisując takie, dając taką ikonkę takiego gościa z wywieszonym językiem, a tu dolary na tym języku. Skomentuj. Takie życie w boksie? No nie w boksie, myślę, że w życiu, tak. Money talks, bullshit walks, no nie. Niestety. Wiem, że Miller miał problemy z tym łokciem i możliwe to jest, ale że tyle, ile ją brał, że aż tyle, no to myślę, że powinien się w ogóle na temat się nie wypowiadać. Przyjąć przegraną, odcięć to cicho te 6 miesięcy, się nie wypowiadać na to. Popełnił błąd, ale teraz myślę, że po prostu sobie jakby większą dziurę kopie, tak? Powinien po prostu zachować przegraną, przyjąć na klatę i no i odsiedzieć 6 miesięcy i zaboksować znowu, tak? Czemu nie? No nie, każdy robi błędy, ale te gadanie, kurde, że jakieś kurde odstępstwa, myślę, że to jest za dużo, tak? A co do walki, no super, tak? Jednak duże jest nazwisko, Jurano jest dużym nazwiskiem, każdy wie, kto to jest. No i by się sprzedawała, tak? Myślę, że ta walka dużo by się lepiej sprzedała niż walka z takim Szolcem, czy dzisiaj czytałem, że może by to być Abid Kabalaj, czy jak to się... Tak, Kabalaj, jest też wymieniany Kubrat Pulev jako następny rywal Tysona Fury. No to przynajmniej byłby jakiś pięściarz, bo sam powiedziałeś, Tom Schwartz, ja go nazywam Tom Schwarzenegger, aktor, on był drugi w WBO, co w ogóle, no... To miałeś wrażenie, że ten gość w ogóle potrafi walczyć, bo ja nie. No, z tej walce naprawdę się nie pokazał z najlepszej strony. Może walka w Las Vegas, tak? Duża presja i nie wytrzymał tego, ale no ciężko. No, nie myślę, że to był taki zawodnik 110. Naprawdę też wiemy, że Fury nie ma tak dużej siły nokautującej, a w tej walce było widać, jakby kurde miał kamienie w rękach. Czy tam kurde... czego nie ma, tak? Dobrze boksuje, ale takiej siły chyba nie mam, mi się też tak wydaje. No ale boks, tak? Każdy ma lepszy dzień, każdy ma gorszy dzień i tu się dobrze pokazał no Fury, tak? Adam, na temat 3 sierpnia to jeszcze zdążymy na pewno porozmawiać natomiast tematem, który bulwersuje wszystkich w tym momencie w Polsce i nie tylko jest oczywiście to wszystko, co się działo w ciągu, nie wiem, to 50 sekund walki Głowackiego z Bredisem. Przede wszystkim tak, miałeś okazję oglądać tą końcówkę, widziałeś, co się tam działo? Nie, no walkę, akurat wracałem, kurde, z Greenpointu i miałem na komórce, oglądałem, więc na bieżąco byłem cały czas i byłem w szoku, tak? Pierwsza runda nawet dobrze była wyrównana, a później no, Głowacki uderzył go z tyłu głowy, ten zareagował łokciem konkretnym i myślę, no, później ten dzwon, no w ogóle tyle takich dziwnych rzeczy tam się wydarzyło, że też myślę, kurde, z jakiej racji Berco, masz 5 lat, jest nadal sędzią na takiej dużej walki, tak? Co widać chyba nawet, że chciał przerwać w momencie walki, ale po prostu nie był za szybki, żeby tę walkę wskoczyć między nimi. Więc no ciężka sprawa, tak? Szkoda Głowackiego, bo tyle, wiesz, ciężkiej pracy, a nielegalny ruch i pozamiatane, tak? Adam, ja nie wiem, czy ty to słyszałeś, ale zadam ci to pytanie, ponieważ kolega mi napisał, kolega z Wielkiej Brytanii ten temat mi napisał i rzeczywiście włączyłem jeszcze raz. Wyobraź sobie sytuację, która rzeczywiście nastąpiła w tej walce. Mówisz o tym Byrdzie, który był za wolny, który nie chciał. Wiesz, co jest najgorsze? Że on im sam to powiedział. Zanim zaczęła się walka i powiedz mi, czy ty kiedykolwiek to słyszałeś. Sędzia powiedział, to mówi Robert Byrd. Panowie, wy jesteście dużymi facetami, ja się między was nie będę wpychał. Słyszałeś to kiedykolwiek w życiu przed walką? Nie, no po to jest chyba ten, nie? Po to jest sędzia, żeby pilnował porządku, tak?
No, tak by wynikało, więc tutaj już pierwszy mieliśmy to bardzo poważne ostrzeżenie. Czy mnie się wydaje tak, ty jako pięściarz, bo rozmawiałem też z Mike'em Molo na ten temat, który uważa, że to wszystko było ustawione, a sam Brady po prostu walczył. Ustawiono mi się, że to jest lekka przesada, bo to nie mogło być ustawione, jak wiesz, no kto wie, że akurat mu z łokcia zauderzy i to się potoczy, tak? To po prostu uderzenie z łokcia, a później kurde z tym gongiem, tak? To było do mnie masakra. Też był moment, że jak chyba na deski położył, trener, kurde, Brady'a wskoczył na ring, zaczął skakać. To jest dyskwalifikacja tak samo, czy zebranie punktów. No dużo było takich dziwnych momentów w tej walce, no. Czyli powinno się dziać, tym bardziej, że WBSS była traktowana jako, kurde, strasznie duża trifów. Miała być to Liga Mistrzów boksu, tak? No właśnie. A tu naprawdę brudnego się stało, przykre, no nie? Bo pierwszy sezon był fajny, tak? Naprawdę, konkretne super walki, kurde, wszystkie tytuły na linii. Był Unified Mistrz, Cruiserweight. Szkoda, że tak się potoczyło z tym drugim turniejem i myślę, że no, na szkodę tylko. Czy ty jako pięściarz, bo oczywiście każdy z was, to widziałem przez kilkadziesiąt lat, to jest normalne, że każdy z was otrzymuje instrukcję od sędziego, ale mówimy w tym momencie dla kibiców, którzy może tego nie wiedzą, sędzia te główne instrukcje daje w szatni. To nie jest tak, że te instrukcje są na ringu, wiadomo, przychodzi i rozmawia. Natomiast czy ty jako pięściarz interesujesz się właśnie tego typu przepisami, które tutaj wyskoczyły? Wspomniałeś o tym trenerze Brady'a, który wskakuje nie wiadomo dlaczego. Wszystkie rules, które ja przejrzałem, WBC, WBO, IBF mówią, że to jest automatyczna dyskwalifikacja. To nie jest opcja, to jest automatyczna dyskwalifikacja, no bo wiesz, jak dopuścimy do tego, że będą goście latali w trakcie walki, no to co następne? Czy ty kiedykolwiek w swojej karierze miałeś taką sytuację, że nie wiem, oglądasz się bokiem, a tutaj widzisz, że ktoś skakuje, albo że sędzia nie panuje nad sytuacją. Miałeś takie przypadki w swojej karierze? Nie miałem. Wiadomo, różne rzeczy się zdarzają, a tego sam czegoś takiego nie przeżyłem, tak? No, i Adam, życzę ci absolutnie tego, żebyś nigdy nie przeżył. Natomiast no, jeszcze jedna taka rzecz, która zawsze jest no, niepokojąca, akurat szefem, firmą, która robi te rzeczy dla World Boxing Super Series jest Sauerland, który jest jednocześnie promotorem, Brady'a, więc tutaj niejako ja te rzeczy lubiłbym rozdzielać. No, wiadomo, że to się nie jest takie spiski, wiesz. Nie wierzysz w spisek, jednym słowem. Tak, ja myślę, po prostu no, tak wyszło, tak? Wiadomo, każdy chce być najlepszy swojego zawodnika, ale to, że myślę, że bardziej dyskwalifikacja, bo to był, wiesz, uderzenie gościa z łokcia, kurde, co było widać, że po tym Głowackiego po prostu odłączyło, tak? Że leżał, kurde, powinien dostać 5 minut. No właśnie. I tak dalej. No, tylko też jest druga sprawa, że to była Łotwa i ich komisja, tak? Ich reguły. Tak. Nie wiem, czy tam jakieś są, no więc... To jest dobre zdanie. Adam Kownacki, Łotwa, ich reguły. Nie wiem, czy tam jakieś są. No po tej walce no, można by wnioskować, że niekoniecznie. Dlatego jednak stan z Stanami, tak, że jednak wszystko jest, kurde, też jakieś tam lekkie, a tak się nie zdarza, chociaż na takiej skali. Mimo, że jak Zab Judah walczył z Floydem Mayweatherem, też była akcja, tak, że chyba trener, wujek, tak, Floyda wskoczył do ringu i też chciał bić się i tak dalej. Więc, a później walka była kontynuowana dalej, więc no, zdarzają się momenty, sport, wiadomo, tak, nigdy tego nie przewidzisz, co się stanie. Jesteśmy ludźmi i robimy różne rzeczy, które jesteśmy robotami, tak? Emocje wchodzą w grę i każdy robi różne dziwne rzeczy. Jakbyś mógł coś porazić dzisiaj Krzyśkowi Głowackiemu, który tam, no nie wiem, charakterny chłopak. Takie jedno pytanie, bo jest wielu takich kibiców, którzy mówią, tylko Głowacki nie powinien stać. Moim zdaniem, jakby nie wstał, to sędzia by to zdyskwalifikował, bo sędzia też ma takie prawo stwierdzić, że nie, udaje się. Ja myślę, że Głowacki jest wojownikiem i dobrze zrobił, tak? Myślę, że to go bardziej trochę raniło niż coś, bo był lekko połączony i zamiast trochę odpuszczać, boksować, to po prostu na wymianę od razu. A po takich chyba silnych ciosach chciał trochę, żeby ten mózg się zregenerował, on raz po prostu na wymianę pokazał charakter. Z hookiem to mu na dobre wyszło, a niestety z Brady'em no trochę inaczej, tak?
No i szkoda, tak, że tak się stało, wiesz, trzymał kciuki za Głowacki, był na tej walce, właśnie jak z Hukiem walczył i naprawdę, no, konkret walka, też leżał na deskach, wstał, kurde, i pokazał wielkie serce, teraz też wielkie serce pokazał, tak, tylko no, widać, że ten strzał łokciem i jak Brydis mówił, że on kiedyś Muay Thai trenował, gdzie te uderzenia łokciem są legalne, ten, tak, i umieją dobrze, technicznie dobrze uderzyć z łokciem, więc... Chyba wiele też powiedział, że specjalnie to zrobił, kurde, to też jest, kurde, chore, no. Też słyszał gong, że... Nie, milion rzeczy. Ja powiem tak, ja się zgadzam z twoją ogólną oceną, że tutaj jest 100% na sędziem. Że sędzia z takiego czy innego powodu, nie będziemy w to w tym momencie wchodzić, no popełnił tyle kolejnych po sobie błędów. Ja natomiast jestem dosyć pesymistycznie nastawiony. Jeszcze dzisiaj dostałem informację od World Boxing, nie od World Boxing Super Series, tylko od DAZN, które pokazuje to w Stanach Zjednoczonych na temat zapowiadającą finały, jakby kompletnie nic się nie stało. I moim zdaniem, no tutaj obym się mylił, bo te protesty zostały wniesione. Jakieś zadośćuczynienie, nie wiem, powtórna walka dla Głowackiego by się przydała. Dobrze, ale kiedy? Teraz myślę, żeby, kurde, to był wstrząs mózgu, tak? Głowacki potrzebuje trochę czasu, żeby się teraz zregenerować. Good point. To prawda. To prawda, masz rację. Przecież tego nie można zrobić teraz, bo to trzeba myśleć o zdrowiu pięściarza. No oczywiście, tak? I tu będzie znowu teraz czekanie, tak? Co dalej? No po prostu... Będzie jak będzie. Adam, słuchaj. Muszę cię zapytać o bo kibice też mnie o to pytają. Ja wiem, że to jest klasyk, są jakieś nowe. Tak, no właśnie są teraz są w drodze co jest Stanów. W Polsce już chyba są, więc można zamówić na akbabyface.com i followujcie mnie, tak, na Instagramie, na Twitterze, na Facebooku Adam Komnacki lub akbabyface. Tam można wszystko kupić, jak użycie promo code GARNEK10, dostaniecie 10% zniżki, więc dziękujemy. No, więc zapraszam wszystkich, tak? Tam też można bilety kupić, więc... O, właśnie, akababyface.com, tam wszystko można kupić. Były takie pytania dotyczące, czy można kupić w Polsce, teraz już odpowiedziałeś na to pytanie. Wiem również od twojego teamu, czyli teamu Kownacki, bracia, znaczy się, że mocno ruszasz swoją stronę internetową na YouTubie, gdzie nie wiem, potwierdź lub zaprzeć, że będzie można jakiś podgląd z treningów zobaczyć, także... No, był jeden pierwszy filmik, zrobiliśmy, nie pamiętam ile było views, nie było nawet czasu tego kierować, więc trzeba tu popracować, dobrze to ogarnąć, bracia się naprawdę dobrze obsługują, szczególnie Łukasz, Paweł, ja sobie z tym super radę i myślę, że no, myślę, że tak jest dzień, tak, że myślę, że trzeba jakoś się rozwijać i sobie pomagać i iść w tę stronę właśnie YouTube'u, tak, że jak widać tutaj idzie cały kierunek, że tu jest wszystko otwarte i można mówić, co się myśli, tak. No właśnie. Ciebie zachęcam do kupienia parę bitcoinów, tak? Właśnie, przy okazji parę bitcoinów, znaczy wiesz, tak długo to można mówić, jak się... tak? Tak długo można mówić, Adam, jak cię YouTube nie zablokuje, to też jest inna sprawa. Ostatnie, powiedziałem, że ostatnie, ale mam pytanie o, naprawdę ostatnie tym razem. Z jakim mentalnym podejściem powinien wyjść na ring za 10 dni, Stryciu Sulański? Iść po swoje, tak? Umie boksować, dobrze boksuje. Bubu jest dobrym bokserem. Ale myślę, że Sulecki ma to siłę, tak? I ze ciosem, że jak go trafi, żeby nie kalkulować tego wszystkiego, tylko iść na wojnę, tak? Bo nie myślę, że mimo, że jak walka była bliska, że dadzą mu wygrano, więc będzie musiał iść bardziej po nokaut. Więc jak go trafi dobrze, żeby poszedł za ciosem. Myślę, że Sulecki jest w stanie to zrobić i trzymając za nim własne kciuki. Adam Kownacki, 3 sierpnia w Barclays Center, w głównej walce wieczoru, ogólnodostępny Fox, miliony widzów, na to liczy na pewno Fox. Ty liczysz na to, że ta walka będzie trwała krócej niż walka Areola kontra Wilder. Na razie 2-0 w tej rywalizacji z Deontajem. Adam, wszystkiego najlepszego, odpoczywaj, uściski dla małżonki i słyszymy się bliżej walki. Na razie dajemy spokój, ja w każdym razie tobie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za czas. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Dzięki, Adam.
No, czapeczka, proszę bardzo. Trzymanko, dziękuję bardzo.